wicedyrektor muzeum, panią Julią Markot-Włodkowską, Pawłem Urbanowskim, kierownikiem nowego oddziału Muzeum Handlu Wiślanego. Mamy ogromną przyjemność Państwa powitać u progu naszej nowej instytucji. Praca nad budowaniem muzeum zajęła nam tak naprawdę 4 lata i to jest praca zespołu wielu osób, bo tak naprawdę beneficjentem tego zadania to jest gmina miasto Grudziądz. No, siłą rzeczy, że miała być to instytucja kultury, musieliśmy wejść w ten projekt i rzeczywiście opracować całą koncepcję zagospodarowania tego obiektu łącznie z ekspozycją, bo ta instytucja została dedykowana właściwie jednemu tematowi, chociaż tak jak powtarzam, to nie jest stricte tylko historia Handlu Wiślanego. To jest też historia naszego Grudziądza, bo położenie Grudziądza nad Wisłą spowodowało również jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturowy. Ale wracając do tej pracy, to rzeczywiście praca zespołu wielu osób. Na pewno ten dzień otwarcia jest dla nas takim dniem wzruszenia i poruszenia, bo to rzeczywiście otwieramy nowy rozdział w historii naszego grudziąckiego muzeum, bo nowy oddział, pierwszy nowy oddział. On ma troszeczkę inny charakter niż to, co proponowaliśmy dotychczas. Chociaż multimedia można też spotkać na stałej ekspozycji poświęconej historii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, ale tutaj rzeczywiście mamy zagospodarowanych na ekspozycję 3 kondygnacje, w których jest dużo multimediów, ale my jesteśmy zwolennikami również pokazywania oryginalnych zabytków i one takowe są również na tej wystawie, także mam nadzieję, że połączenie tych dwóch elementów sprawi dużo satysfakcji odwiedzającym tę ekspozycję. To ciężka praca, ale też wielka przygoda. Przez ostatni rok bardzo dużo się działo. Teraz jest to finisz, ale nie kończymy, właściwie dopiero zaczynamy. Czyli zaczynamy coś nowego, zaczynamy działalność naszego oddziału, działalność, która będzie się składała z warsztatów, gdzie każdy będzie mógł wypiec swoje pieczywo, a później zaprosimy go na 3 kondygnacje wystaw stałych opowiadających o historii wiślanego handlu. Jest to muzeum przede wszystkim interaktywne, czyli każdy będzie mógł na własnej, można powiedzieć skórze, własnym palcem, własnym okiem zobaczyć, utrwalić wiedzę, którą może gdzieś wyczytać w książkach, a tutaj będzie mógł w sposób interaktywny ją przyswoić. Widzimy ze szczególnym zainteresowaniem i spodziewaliśmy się tego, cieszy się makieta grudziąckich spichlerzy, makieta tych dwóch spichlerzy, w których się znajdujemy, wykonana przez artystów z Torunia. Jest bardzo dobrze zrobiona, jest odzwierciedla w sposób bardzo szczegółowy to, jak wyglądał spichlerz około 150 lat temu. Tym razem w stylu retro, czyli przedwojenna piosenka filmowa z delikatnym nutą, odniesieniem do tematyki wodnej. Z uwagi na to, że spotykamy się dzisiaj tutaj na otwarciu tego oto muzeum. W związku z tym będzie hymn Flisaków, no i również dwie piosenki takie znane mocno o wodzie, Cicha woda i Czarna woda. Jest ponowne odkrycie tego tematu. No wiadomo, dla nas muzyków, że to jest bardzo dobra muzyka, bo tak naprawdę te piosenki pisali prawdziwi, jak to mówię, normalni kompozytorzy. I słowa były pisane przez poetów dwudziestolecia międzywojennego, w związku z czym to są małe arcydzieła. Jeżeli się weźmie na tapetę tak konstrukcyjnie niektóre w ogóle pod względem muzycznym utwory, to naprawdę można odkryć tam i początki jazzu, i swingu, i, no, i różne tam przeniesienia synkop i tak dalej, także już nie mówię o harmonii, która jest niesamowita, a jednocześnie są to piękne, proste, łatwe, wpadające w ucho melodie, które są do dzisiaj niezapomniane. Zaczerwienić świat.
rusza codzienna praca w muzeum, tak zapraszamy wszystkich Państwa na zwiedzanie muzeum. We wtorki, jak to stary, można powiedzieć, oddział, jesteśmy otwarci dla wszystkich za darmo. Od środy do niedzieli prowadzimy prócz normalnej ścieżki zwiedzania, już gdzieś rozszerzoną ścieżkę zwiedzania z warsztatami piekarniczymi, dostępnymi dla wszystkich, którzy chcą uczestniczyć, niezależnie od wieku. Mówimy, że dla dzieci w każdym wieku.